Od ponad 30 lat choruję na migrenę z aurą. Pierwszy atak migreny miałam w wieku 7 lat. Może wyjaśnię, na czym polega migrena z aurą. Jest to bardzo silny ból głowy, któremu towarzyszą inne objawy, m.in. nudności, wymioty, zaburzenie widzenia, nadwrażliwość na światło, dźwięk. W moim przypadku także jednostronny niedowład, czyli odrętwienie jednej strony ciała. Średnio raz, dwa razy w miesiącu miałam atak migreny. Trwał około jednego dnia. Przez kolejne 2-3 dni dochodziłam do siebie. Od dzieciństwa przyjmowałam różne leki, które tak naprawdę osłabiały objawy migreny, ale migrena występowała nadal. Ta choroba bardzo ogranicza. Częste przyjmowanie leków, także leków przeciwbólowych, bardzo wyniszcza organizm. I tak było też w moim przypadku. I gdy już myślałam, że się nic nie zmieni, poznałam Alę Nowak, która poleciła kurację odkwaszającą. Postanowiłam spróbować. I w listopadzie 2019 roku rozpoczęłam kurację odkwaszającą. Co dała mi kuracja? Bardzo dużo. Co dla mnie najważniejsze, od ponad 7 miesięcy, czyli od momentu rozpoczęcia kuracji, nie miałam ani jednego ataku migreny, nie zażyłam ani jednej tabletki, nawet przeciwbólowej. Mój organizm zaczął lepiej pracować, przede wszystkim wątroba i żołądek. Lepiej sypiam, mam więcej energii, nawet zaczęłam biegać. Wcześniej niestety było to niemożliwe, ponieważ wysiłek fizyczny nasilał ataki migreny. Czuję się lepiej fizycznie i psychicznie. Bardzo jestem wdzięczna Ali, że stanęła na mojej drodze. To dla mnie naprawdę jest niesamowite, jak po 30 latach życia z chorobą, która cię ogranicza, wyniszcza twój organizm, z dnia na dzień czujesz się lepiej, pozbywasz się ogromnego balastu i zaczynasz normalnie żyć.